Dzień dobry wszystkim. Dziś gramy w Tedeka. No. O, już tutaj ogarnąłem. Może w sumie już słychać. Gra wieloosobowa. No. To sobie tak, sobie podgląd czatu, kurde, dam. Nie wiem. Widać. Myślę, że będzie widać. O. Już można. O, już jesteśmy. No co, no chyba dzisiaj będziemy jechali. No co tam mamy? Warkowice, Orniki. A chodźmy na pospieszny tutaj. No, zobaczymy jak sobie poradzę dzisiaj. O, ktoś przyszedł. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Proszę się przywitać tutaj na czacie. Póki wchodzimy. Bo dzisiaj tam się fajnie fajnie sobie widzimy. Znaczy głośno. Thank you.
Zobaczymy, ile dzisiaj pojedziemy. Ile wytrzymam. W tej grze ostatnio... Ostatnio grałem z miesiąc temu, więc mam nadzieję, że nie zapomniałem niczego. Jak ktoś ma pomysł na czacie... O, kolejna osoba weszła, dzień dobry. Jak ktoś ma pomysł, w jakie gry możemy pograć na streamach, no to można napisać, teraz jest odpowiedni moment do tego. O. Stonka Pool Regio, to ciekawie. No, na razie chyba... Na razie nie ma ten... Ona wygaszona jest? Chyba. Tak brzmi. Jak ktoś ma pomysły co do gier, to można pisać na czacie. Teraz jest do tego moment. No, bo tak szczerze to workersy już się troszkę ostatnio znudziły. Reflektorów sobie nie włączyłem. No, no to pięknie, kurde, bez reflektorów pojechał. Bandyta.
sprawdzam tego Minecrafta, mam odpalonego wtedy, może go wyłączę. Zobaczmy, tu jakiś, no to ten stąk z Poloregio się odpalił. Mogę to wejść normalnie? Chyba nie. Chyba będzie problem. Tak. Zobaczmy, jakie tu mamy auto. To jest chyba Opel. To jest Skoda. To jest Malusze. To jest, nie wiem, jakiś chyba Ford. To jest Fiat. Volvo, jakieś tu, co to jest? Ja się już nie pamiętam. Kolejna stonka. Coś dzisiaj często wybierane te stonki. W sumie może następnym razem na Hel bym pojechał. Takim składzikiem. O kurde. Co to jest? To jest tylko jeden ten wagon. To jest kolejny. Kolejny stonk. No nie, no. Podoba mi się to malowanie stonki. No to ciekawie tutaj się nam zapowiada dzień. Ciekawie. Wydał jakieś włączyć i wyłączyć oświetlenie końca poziomu, czy tak? Dobrze pamiętam. No faktycznie. Się, patrzcie, da się. O, włączam i wyłączam to. Towar będzie przejeżdżał z tamtej strony. No to ciekawie. To ciekawie. A może sobie dam. No tak, żeby z 2 minutki wcześniej mnie pan wypuścił. Przynajmniej bez spóźnienia. Tam też się da przełączyć, koniec. Ej, da się! Dobra, tego nie będę robił, bo jeszcze dostanę pierdol. Jedzie, kurde, ten pan towarowy chyba nie. Dobra. Udałoby się wcześniej odjechać. O, już.
Chyba to był jakiś Czech, ale po angielsku pisał, co mi uderzyło, bo to była masakra. Trudno było się porozumieć, no. Tylko za pomocą sygnałów. Najgorsze jest to, że ja zaczynałem na tamtej stacji. Nie kończyłem, to coś tam zaczynałem, no. Masakra. A to już może sobie... zwolnić. No lag jak zwykle. No to nieźle. Co jest? Czemu on się tak wolno robi? Ja już go słyszałem, więc chyba będziemy się mijać z kimś. To jest stacja tego dusza? Chyba nie. Jej była taka ogromna stacja.
może kiedyś się tyle razy zdarzało, żeby nie wyhamować. Masakra. O nie, czekamy na towara. Najgorzej. Najgorzej. Zobaczmy przy okazji, jak tutaj stoimy. To... O, to jakiś kibelek jest. Ten kibelek, no to chyba trzeba go wziąć na hak, według mnie. Tu można sobie przegląd zrobić. No, myślę, że to podwozie wymaga rewitalizacji. Co nie mieć? Nie, nie ma tu miecia. Kurde, szkoda, że już na Śląsku takie kible nie jeżdżą w tym malowaniu. Jest tylko jeden. Co tu mamy? To jest Habins, czy jakoś tak to się nazywało? Kurwa, nie pamiętam, jak to się nazywało. Na pewno mam wszystkie włączone te. Dobra, chyba tak. Dobra. O! Mamy już... Możemy już jechać. Ładna ta stacja, podoba mi się tu. Co takie lagi są? To chyba jest duża stacja towarowa. Ja czekam tutaj, aż będziemy mogli, kurna, większą prędkość rozwinąć. O, tam jakiś też Intercity jest. Już możemy przyspieszyć, nie mam zgody, nie wiem co. Kurde. Możemy już przyspieszać. Gdzie mamy dłuższy postój? O kurde, gdzieś mamy 14 minut. Długie te postoje będą. No już następny w tych przęsach. Będzie kurna 20 minut. Aż kusi kurde, żeby pójść sobie zrobić coś do jedzenia.
czekałem o 18 dopiero dojechać. Przez tydzień, przez Piaskowo. Jakiś hełmik. No ciekawie, ciekawie. Hyundai. A nie, to Honda była. Kurde, ładna ta linia kolejowa, tu podoba mi się tu bardzo. To jest Hyundai chyba. Coś takie lagi jakby. Jakby kurczę, to zaraz koniec mapy miał być. To jest możliwe. Brak wjazdu. Przez nie wiem, o co chodzi. Nie jestem w stanie na to tego rozszyfrować. Aha, że kurde, że oni nie odpowiadają, czy tam brak gwiazdy jest. No kurwa, będziemy czekać na końcu scenerii. Raz mi się to zdarzyło, tylko dlatego, że tam jakaś streamerka była na stawku. Tylko dlatego. Że to i to kurde sparaliżowała TDK. Masakra. Co to za ludzie są? Co to za ludzie? Błagam, nie wykolej się, to jest tylko 8 ponad ten. Jedź, dobrze.
pięknie, kurde, jedziemy tu. Prawdziwości te pociągi się tak mało spóźniały, to by było dobrze. A teraz 20 minut. To co to jest? Kibelloni, o ten jedzie. To strasznie mały ten. To są długi kibelloni tam, tak. Ja kiedyś zawsze myślałem, że to są jakieś góralskie te góralskie wzory, a to są po prostu. To są po prostu pomazane drzwi w kiblu. Przelot, o kurde. No nie, spóźniłem się na przelot. Taki fajny był. A miejmy nadzieję, że się nie rozłączył. Zobaczymy. Czy będzie chyba jechał? Zobaczmy. Coś ewidentnie trąbi. Bardzo możliwe, że to wszedł tutaj. Co tu mamy? To jest to. To jest jakiś blok. To fajny blok, kurde. Chodźmy na tą kładkę, to jest najlepszy pomysł. Miejmy nadzieję, że nie będzie taka. O, jest stała. No to dobrze. Ten typ ewidentnie. Ja z tej strony to lepiej wygląda. No ewidentnie. Trzepie konia. Trzepie kapucyna tutaj. Kolega. O.
Jedzie jakiś kolega. Wiesz, to wygląda jakby z tamtej strony miał być przelot. Nie no, ten typek mnie bawi. Jedzie tutaj kolega, czy nie? Ciekawe, co to będzie. Obstawiamy, co to będzie jechało. O, według mnie brzmi jak kibel. Bardzo brzmi jak kibel. A to ten kibelek nie jest, z tego co wiem. Po co to tak trąbi? Kurde. Przelot kibla będzie? No to by było ciekawe, przelot kibelka. No tam ewidentnie nic nie widać. No w tą stronę jest... Jako jedyny ten jest semafor. Dobra, jest włączony mikrofon. Musiałem sprawdzić. No nie, no nie widać typa. Wyszła za linię. Rzuca się pod pociąg. Podobno tutaj pociąg może autentycznie przejechać, więc lepiej tego chyba nie robić. Patrz się, no znowu wyszła za linię. Ona trzyma niewidzialnego browara, czy co, że tak ten. Nie wiem, że chodzi jakoś tak dziwnie. Co to się stało z tym palcem? Niewidzialny telefon ktoś tutaj przegląda. Tu też rozmawia przez niewidzialny telefon. Tu się buja pan z Afryki. Tata pani co robi? Nie wiem. Tu, o kurde, co za typ. A ja nie wiem, co to. Dziwni ludzie. Zobaczmy. Jedzie ktoś ewidentnie 117 na godzinę. To dość dużo, to jest jedna osoba, która jedzie. A to nie jest ten, co przelot miał? Chyba tak. Ten kolor mnie dalej śmieszy. Bo ewidentnie tam wystarczyłoby podstawić męskiego członka i by było.
Chodźmy pozwiedzać to miasto jeszcze. To teraz muszę tam. Co tam, jakiegoś jeepa? Co tu jest? Freightliner.pl. To ten tak trąbi co chwilę? A nie, jedzie tu. Kurde. No wiedziałem, że jak pójdę sobie to od razu. Chyba kolega zatrzymuje. O, świnka. No to zobaczmy. Wyłączę mu to. Chyba kolega w kiblu będzie odjeżdżał. Ja jestem szybszy od kolegi w kibelku. No i sam zostałem, kurde, na tej stacji. Nie ma już nikogo. No, już mi się nie chce w sumie robić tego live'a. Co to tak to nudne jest? Zobaczmy, czy usunie kolega. Jak nie usunie, to jest hamem.
No więc to by było na tyle z naszego dzisiejszego live'a. Chciało mi się, ale już mi się nie chce. Wtedy do następnego razu.